Ahoj moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keepa. Graveyard Keepa, Keepa, Keepa. Dobra, ostatnio tam sobie grzebaliśmy w tych brejach. Nie? Chyba tak. Znaczy na pewno tak, no bo sobie nagrałem to od razu po tym odcinku, ale... no właśnie. No właśnie, czemu ja nie mogę tam tego ekstraktu zrobić? Wyciąg z... no, wiadomo z czego. Nie pamiętam, a to było to czerwone, okej, to pamiętam. Jednak pamiętam, kłamie, oszukuję. Z samego wejścia odcinka oszukuję. Jak to Shiro ma w zwyczaju. Gdzie jest ten pień? Czemu tam nie ma krwi? Czemu tu jest krew? To tu się odpierdziela, dobra, nie wiem. Jakie dzisiaj plany? Próbujemy zawładnąć tym światem. Raz. Myślę, że mi się spodoba ten plan. A dwa to znów nie wiem. Czyli standardowy odcinek z Graveyard Keeper, nie? No, powinniście w sumie wiedzieć. Powinniście wiedzieć, jak to jest. Jak to u Shiro bywa. Nic nowego. Woda, ogień, wiatr, serce. I chyba Kapitan Planeta, nie wiem. Jaka to będzie breja? Przyspieszająca? Alkoholowa, kolejna. Alkoholowa breja. I teraz sobie destylator kurwa zablokowałem. Jezu, ja jestem genialny. Totalnie kurwa genialny. O, mam 4 akurat. Dobra, zobaczmy co to daje. Alkohol. O. O. No i widzicie, da się? Da się, da się. Da się. A z czego to się rozkłada? Ja nie pamiętam. Nie pamiętam. W ogóle mam tu od cholery ekstraktów. Mamy tu od cholery ekstraktów. I powiem wam, że chyba będę chciał się sposiłkować w wiki na ten temat. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o te... fiolki, nie fiolki, to ja się zesram. O, aż wyłączyłem przypadkowo. Znaczy nie wyłączyłem, spokojnie. Dobra, będę chciał jednak zrobić sobie wiki, znaczy zajrzeć. Graveyard Keeper, alchemy, wiki. Alchemy, tu pamiętam, że pamiętam, widziałem kiedyś gdzieś, że była taka duża instrukcja. O, i chyba mam nawet. A da się to wziąć w górę? W górę serca? Mam. No właśnie. Ja już wam mówię. Przyspieszenie, chaos, śmierć, życie, zdrowie, porządek? Chyba jest coś takiego. Porządek? Elementy. Toxic, slowing, o, no to chyba jest to. I z tego jest życiodajny ekstrakt. Ja muszę zobaczyć... aha! Wiem! Wiem! Wszystko już wiem, moi drodzy, wiem! Wiem, że nic nie wiem. Żeby zrobić to, stymulator wzrostu i eliksir energetyczny. Jak kurwa zrobić eliksir energetyczny? Nie wiem jednak. Jednak nie wiem. Jezu, jaka ta alchemia jest popierdolona. Opcje, bo ja mam tutaj cały czas w oknie. A jak tak zrobię? O. Ale też głosu nie słyszycie. To bez ramki chcę. No dobra, to nie będzie mieć dźwięk przez sekundę. Ja muszę to ogarnąć, jak to działa. Ja mogę zobaczyć to. Jezusie. Ile tutaj tego jest? Moi drodzy, jakbyście to kurwa zobaczyli w tej chwili, to byście naprawdę chyba szczęśli. Totalnie szczęśli. Już tu jest kurwa miliony. Miliony rzeczy. Naprawdę. I to jest najlepsze. Większość chyba nawet nie możemy zrobić.
Większość nie możemy zrobić. Potrzebuję stymulator. Nie, nie stymulator. Eliksir energetyczny. Tylko energy eliksir to się robi. Ej, to ja zrobię to. Ej, ja mogę to zrobić chyba nawet. Pył przyspieszenia. Pył przyspieszenia się robi z... Kurwa, nie wiem. Wiem. Kochani, wiem. Muszę wymyśleć, jak zrobić, żeby nie wyłączało dźwięku, bo ja tu mam naprawdę całe wiki, kurwa, otworzone. I ja bym się zesrał. Jezu, i to na rzadko, i to w pieluchę. Totalnie. Totalnie bym się zesrał, zanim bym to zrobił. Przecież ja bym tu kurwisy lewego oka z przerzutami na jądra dostał przy tej alchemii. Jezus. Naprawdę. Porażka. Dobra, i potrzebujemy iść tu. A czemu ja nie mogę miodku? Bo Shiro musi go najpierw sobie zresearchować. No właśnie, to tym bardziej ryzykować. Jezu. Ja bym się zapłakał. Serio zapłakałbym się. No i mamy. Ile zielonych pypciów, matko. Teraz sobie miodek możemy rozłożyć. To chyba nie chciałem zrobić. Roztwór przyspieszający. Na logikę Shiro, kurwa. A nie, nie mogę tego zrobić. Ej, ale patrzcie mu. A miodku mogę tak dodać tu, czy nie mogę? Nie mogę. Alchemy Mill. Mamy Alchemy Mill? Bo my tego nie mamy. To jest to. Nie? No, to jest to. Czyli nie mogę zrobić. Potrzebuję wygładzony blok z kamienia. Jak go kurde zrobić? Szukamy wygładzonego bloku z kamienia. A wy szukacie razem ze mną, żeby nie było. Wygładzony blok z kamienia. Tu jest. Ale potrzebujemy 50 pypciów. Jejku. Jest to w naszym zasięgu. Nawet chyba dosyć potężnym. Ja jeszcze pierdzielę przez tą alchemię. To jest wszystko przez alchemię. Stymulator wzrostu. Flowing solution. A czekajcie. Flowing powder jeszcze mogę spróbować zrobić. Ale to i tak chyba on jest robiony tak w alchemii Milu. Więc nie ma szans. Nie ma szans. A my potrzebujemy jeszcze jednego eliksiru. I on się nazywa... On się nazywa, kurwa. Stymulator wzrostu. Nie wiem, gdzie on kurde jest. Wygląda jak to. Nie wiem, jaki jest stymulator wzrostu po angielsku. O Jezu. Grow Enchancer, okej. Okay. Widzę. Life Solution. Ej, to możemy zrobić. Mogę jakość lepszą sobie pierdyknąć. Nawóz wysokiej jakości. W teorii to mogę zrobić. Bo to potrzeba pył plus Life Solution, który gdzieś tu mieliśmy. Chyba. Co? O, życiodajny roztwór, to jest to. Pierdziele, przecież tu idzie ocipieć. Totalnie idzie ocipieć. Ogólnie, mamy tu jakieś kwiatki? Nie mamy kwiatków. Łoboziu. Dobra, muszę sobie znaleźć, co mi da niebieskie pypki. Ja mam tu coś, co mi da niebieskie pypkę. Niebieskie pypkę. Nie mam. To by mi dało niebieski pyp. Pyp. Niebieski pyp. Chyba nic nie mam. Dobra.
Zilister, czujmy to, no to prawda. Czy ja ominąłem. Ja pierdolę, nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem mszy. Zapomniałem o niej. Ale mi będziecie klnąć teraz. Ale mnie będzie tak klnąć. To się Shiro, kurwa, popisałeś. To się Shiro, popisałeś. Nie wiem, jak ja to ominąłem. Serio, nie mam pojęcia. Coś mi się popierdoliło, jednym słowem. Coś mi się popierdoliło. Czy ja to czerwone już też researchowałem, czy nie? Tak, badanie ukończono. Dobra, to idę szukać... Kurwa, nie tu. Nie rób pierdzielnika. Nie rób Shiro pierdzielnika. Idziemy szukać coś, co mi da niebieskie pypki. Jezu, naprawdę ominąłem mszę. Ale jestem lama. Co mi da niebieski pypek? Nie. Nie wiem, jak to zrobiłem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Serio. Przypadkowo jakoś tak mi nie wyszło. Daję czerwone, ale to jest opał. Zielone. Zielone, zielone. Wszystko daje zielone. No, żartujecie sobie teraz ze mnie? Naprawdę nie masz niebieskich pypków? Ja pierdzielę. A czy szkło daje czerwone? Może kolba z troszkę mi da? No wszystko czerwone. O, niebieski krzyż, dobra. Czy niebieski krzyż? Krzyż daje niebieskie. Dobra, niech się kolba robi. Jezu, no minąłem mszę. Ale jestem zły na siebie. Ale jestem zły. Nie wiem, czy zaraz nie zrobię takiego, wiecie, przetrzymania na medytacji cały tydzień. Nie daruję sobie teraz tego. Jest, dobra, mamy to. Techniki. Nie spierdzi tylko Shiro. Wygładzony blok z kamienia. Mamy to. Idziemy gładzić kamień. Teoretycznie myślę, że ten wygodzony blok z kamienia się nie przyda, to jest w ogóle marmur tam potrzebny, ale jednak nie. Jednak nie. Dobra. Co to jest? Obrywerka kamienia. Gwoździ potrzebuję i to dużo. Tu jesteś? Tu jesteś. Daj mi 16 gwoździ. Kończą mi się marchewki. Dobrze. Marcheweczko mam. Czemu jesteś zła? Obrabiarka kamienia. A Shiro miejsca nie ma. Ma. Dobra. Na szczęście ma jeszcze. Ja nie wiem, czy nie ma przypadkiem jakichś modyfikacji, że można przenosić te rzeczy, bo naprawdę, wiecie, czasem ustawienie, no to wiesz, jak przypadkowo człowiek ustawi to wszystko. 5 rudy z jednego. Pasta polerska? Łuto? Czy was w domu biją? Ja nie mam czegoś takiego, że żelazne dłuto. Ja mogę kupić to. Nawet polecę, zobaczę. No, znając życie, to jest u kowala. Panie kowalu, jestem u pana. Potrzebuję dłuta. Ma pan dłuto. Tutaj jest. Kurwa, naprawdę. Chciał to sprzedać, to ile? 7 silverów, to niedużo. Czy ja mogę sobie jakoś dłuto sam zrobić? Nie mogę. Może tu? Jest dłuto, ale to... Stal? A nie, za co wykucie? Mogę, ej, kurde. Mówiłem wam już o moim upośledzeniu? Nie? Nie może być. Ej, no właśnie, nie ma tutaj tego. Co mnie, kurde, oszukują?
Gady jedne. Czemu mnie oszukują? W ogóle mogę ulepszyć to. Techniki. To pracownia sielska. To nie duchy, to ja. Trzy proste części. Dobra, ej, to nam się uda nawet. Nawet nam się uda. Robmy sobie więcej tych części. To prawda, wiem, że marnuję w tej chwili marchewki, ale... ale why not? Why not? Dobra. Żelazne dłuto. Proszę mnie to zrobić. Kurwa, jeszcze śpiący się zrobił. Matko, matulu. Jeszcze ustworzę. I wygładzony blok z kamienia. Nie wiem, ile tam było tego potrzeba. Uuu, to daje niebieskiego pypka. To daje niebieski pypek. Nie wiem, czego nie mogę zresearchować. Dawaj, dawaj. Wyspałeś się? Wyspałeś. Wiem, że świeżo. Nawet się dzisiaj umyliśmy. Nie, czerwony pypek. Fuck. O, ale od razu bez deszczu. Milusio bez deszczu, fajnie. A więc, kontynuacja wydobywania kamienia, którego już tu nie ma. Chyba jest na górze jeszcze. Widzę jakieś pypki wystające. Daje mnie kamień. Nie wiem, ile tam było potrzeba tego kamienia. Zrobimy sobie więcej. Przynajmniej wydobędziemy sobie więcej. No i przy okazji właśnie. Pszczółka Maja. Tobie lata. O. No czemu mi pszczółki nie dajecie? Ej. Gamonie. Proszę mi pszczółki dawać. Pszczółki są ważne dla mnie w tej chwili. Właśnie, jeszcze ze slime'a w teorii możemy sobie również coś zrobić. Trzeba pamiętać o tym. Trzeba pamiętać o tym. No i kamyczki nam się kończą powoli tutaj. Kamyczków już tu nie ma. Nie, no dobra, są. W sumie tu jest jeden wielki kamień. Jeden wielki kamień. Ja nie wiem, czemu nam wtedy ten kilof szybko walnął. Ciekawe. Dobra. Teraz mi kamienia starczy, a starczy. Na całe pół odcinka. Jestem z siebie dumny. No, miejmy nadzieję, że pszczółka wyskoczy. Musi być pszczółka. Kurwa, nie ma pszczółki. No. No i zebraliśmy cały kamień z okolicy. Kurwa, łopata mi się zepsuła. Nie mam miejsca na łopatę. No ja sobie teraz ze mnie robicie, prawda? Kurwa, naprawdę, żartujecie sobie ze mnie. O Boże. Normalnie sobie ze mnie je robią. Bo też tu niech leży. No musimy wrócić po łopatę. Łopatko, idę po ciebie. Chodź, łopatka. Dobra, naprawmy ją sobie przy okazji, bo łopata może być nam dosyć taka, wiecie, no, pomocna w naszej dalszej eksploracji. Ale sobie to wszystko możemy ponaprawiać. Czemu nie? I siekiera też. No i tak już była mini-mini. No i fajno. Teraz pytanie, czy ja mam w swoich screenshotach, czy tutaj zdjęciach, ile tego kamienia potrzebowałem? Dwie sztuki. Dwie sztuki, 6 desek. Dwie sztuki kamienia.
Dobra. 6 desek i 4 proste części. 6 deseczek. Nie mam desek już? O tym ci powiem, jak to szybko poszło. Wszystko tylko po to, żeby zrobić w końcu te lepsze nawozy, no. No i dobra, i mamy wszystko. Idziemy robić kolejne rzeczy alchemiczne. Alchemiczne. Dzień dobry. Proszę mnie zrobić tutaj młyn alchemiczny. O, właśnie ten. Proszę mnie go zrobić. No niech będzie tu. Nigdzie indziej go i tego robić nie mogę. Czy na górze, niby ten na północnym zachodzie. Ale to długo leść trzeba. A potem będzie płakał, że przejść nie może, nie? Dobra, zobaczymy, czy to się uda. Kurde, no i się udało. Proszek przyspieszający. Uff. Dobra, teraz znów nic nie będziecie słyszeć. Wiem. Ogłuchliście. Tylko tak. Energy Elixir. Slowing Solution. Slowing Solution. Where is it? Proces spowalniający. I to gówno. I to robimy w... o tym. I tak, dajemy to. I dajemy to. I powinien nam wyjść ten eliksir. Kurwa, i wyszedł. Ale teraz jestem dumny jak paf, ojej. Dobra, ale slowing solution, z czego to się robiło? Z tłuszczu, I to się robiło tu. A to tłuszczu mamy sporo. Lecimy z tym koksem. Robimy. Kręcimy metę jak nic. Tylko teraz mam nie po kolei, fuck. Jeszcze jednego metka się pozbędziemy. No i 3. Tu mamy już tego 5. No to jeszcze musimy sobie dorobić, gdzie to jest. Jeszcze 2. Jeszcze 2. Pyk. Eliksirów będziemy mieć od cholery. Dobra. Again. I again. Tylko, że nie da się tutaj zwiększyć ilości, które robimy. Ale powiem wam osobiście, że tu może być potem ciężko z tym. Może być ciężko robić te eliksiry. I cały czas wiecie, jeżeli chcemy sobie napędzić, zrobić boosta do naszych roślinek, no to może być ciężko. Kurwa, nie zrobiłem mszy. Jak mi jest głupio i jak mi jest wstyd. Nie mogę. Nie mogę, no. Nie daruję sobie tego. Nie. Dajcie mnie pędraki. Nie pędraki. Oto. Torf. Nawet chyba tylko dycha będziemy mieć zapasu na to. Ciekawe. Już tego torfu tyle było. Tyle było i się zmyło. Już nie ma. Amfafatima. Kurwa, obudziłby mnie poeta. No, faktycznie 16 tam zostanie tylko. No ale dobra. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. No tych nawozów trochę jest. Tych nawozów trochę jest. Weź, jedz to. Dobra, mamy nawóz na marchewki. Kurwa, piękne. Idziemy sadzić. Nawet jeszcze mam chyba... Tak, mam marchewki przy sobie, w sensie nasionka. Zanim to posadzimy, sprawdźmy sobie. Mogę użyć tego. A jak na przykład zrobimy to w ten sposób,
Pyk. I teraz dodam torfu samego w sobie. No właśnie, zmienia. I najpierw torf. Najpierw torfik. Ile wlezie torfu, tyle robimy. No i teraz ten torf ma w sumie logikę, że jego tyle leci. Teraz to jest logiczne. Naprawdę ciężko będzie mi cały czas tak przeklikiwać. To jest trochę głupie. To jest trochę głupie. To tu. Wsadzimy pierwsze marchewki. Pyk. Pyk. Marcheweczki. Jasna cholera. Żarte to, żarte. Idziemy szybko jeszcze może do naszego rolnika. Może nam coś da. Nam by się przydało, żeby nam coś dało. Panie rolnik. Potrzebuję od pana nasionek. Bo mnie nie starczyło. A ja mam plan i mam zamiar wykonać go sam. Będę lepszym rolnikiem od ciebie. Nasiona marchwi, biorę wszystko. Nie. Biorę. Ukochany domek. Teraz jak nam marchewka obrodzi, to w ogóle. Jak mirabelki. Twarde, kwaśne i małe. No. Kolejne marcheweczki. Naprawdę będę musiał poszukać, zobaczyć w ogóle, czy są jakieś modyfikacje, bo powiem wam szczerze, że ja nie wiem, czy w ogóle jakieś są modyfikacje do gry Gravekeepera, ale no przydałoby się to. Nie powiem, że nie, bo przydałoby się mieć taką modyfikację, która by to robiła. Dobra, robimy to na maksa. I co? No i tyle. Tyle. Wiecie co? Ja zobaczę te mody i co najwyżej do was za chwilę wrócę. Okej, moi drodzy, już jesteśmy. Ja wam powiem szczerze, to co widzicie w tej chwili, bo macie teraz taki miks, nie? Z poprzedniego ujęcia. Ja zrobiłem bardzo głupią rzecz. Ja mam tendencję do tego, że jak wychodzę czasem z gry i wiem, że coś idę robić, typu wgrywać mody czy coś, klikam Alt F4. I tak, cofnąłem się chyba 15 minut odcinka. Musiałem wszystko nadrobić od początku, dodatkowo tutaj zacząłem sadzić te rzeczy. Pomyliłem się, zrobiłem w ogóle o 10 sztuk nawozu za dużo, więc zabrakło mi niestety tutaj na 4 grządki czy 5 torfu. No, mówię dramat, totalny, kurwa, dramat tu się odwalił. No, ale nadrobiłem. No i moi drodzy, są mody do tej gry. Są mody do tej gry, tylko pytanie, czy te mody są dobre. Nie wiem, czy to będzie pokazane, będzie pokazane. Więc tak, wgrałem 4 mody? 4. Teleport nie ma w tej chwili żadnego cooldownu. Nic a nic. Zapisywać mogę od razu przy wyjściu z gry. To jest bardzo dobre, nie muszę się tam cofać, nie wiadomo, do łóżka i tak dalej spać. Po prostu wychodzę, zapisuję, zresztą nawet wam pokażę. I w tej chwili po prostu klikam znów graj. Co się stało? Czemu cud, dwa save'y? A, chyba zrobimy backup po prostu, dobra, chyba. Taką mam nadzieję. Jezu, dobrze to działa. I widzicie, cofa mnie od razu tutaj, to jest spoko. Dodatkowo, beam me up Gary. Gary to jest z angielskiego to nasza czaszka. Nie pamiętam, jak on nawet u nas się nazywało, co dopiero tam. Więc co to robi? Patrzcie, klikam sobie Z i mam teleporty. Mam teleporty gdzie chcę i jak chcę. Chcę iść do rolnika, pyk. Jestem u rolnika. Chcę iść do na przykład, nie wiem, piwnicy. Jestem w piwnicy. Zapytacie mnie, po co mi to? No, moi drodzy, prawda jest taka, że ja potrzebuję takich rzeczy. Ponieważ prowadząc serię, nie chcę was zanudzać co po niektórymi rzeczami, dlatego też zastanawiam się, czy by przypadkowo nie wgrać fast crafting, czyli że troszeczkę ten crafting jest szybszy. Dam wam do zdecydowania tak naprawdę
samym, w sensie zrobicie jak chcecie, więc no, zrobimy to w ten sposób. No i jest też autosave co 10 minut, co też mi bardzo pomoże. Mam nadzieję, że nie spierdzielę niektórych rzeczy przez to, tak jak zrobiłem to teraz. Jest na pewno to bezpieczniejsze dla mnie. Wiadomo, oprócz zwykłego save'a lepiej mieć i taki. Dobra, tylko tak, ogólnie złapaliśmy też dodatkowo pszczółkę jedną, jak tam zbierałem tutaj te kamyczki. To oczywiście zebrałem również od razu też. Boże, aż mi słów zabrakło. Zebrałem oczywiście też... No widzicie? No mózg po prostu kurwa nie ten sam. Ule, o, chodziło mi o ule. I tak, ogólnie podczas zbioru uli tam zebrałem chyba troszeczkę też oprócz miodu te plastry. Plastry z uli, nie pamiętam jak się nazywało. No mniejsza, dodatkowo właśnie jedna pszczółka wpadła, więc no jesteśmy bliżej troszeczkę naszego progresu do własnych uli. Do własnych uli. Zapytacie co robię? Brakuje nam teraz tych marcheweczek, więc chyba będę starał się w końcu porobić trochę chlebka też. Chlebek dobry, zdrowy, świeży. Zawsze coś. Nie wiem, czy trochę nie przegiałem. Może 20 wystarczy na razie. Chyba tak zrobię. No nawet nie mogę tego przerwać teraz, świetnie. Narobiście, no to jednak robimy na maksa. No, tylko mi zabraknie. Zabraknie mi. Nie mamy ciałek, więc nawet nie mogę sobie zrobić w tej chwili naszego zombiaka. Więc pewnie jak teraz to robimy, to ja sobie po prostu wytopię wszystkie rzeczy typu żelazo, nie żelazo. Dodatkowo wyrobię sobie chlebek, więc będziemy mieć też sporo żarełka na dalszy progres. Bo inaczej tak sobie z tym nie poradzimy tutaj. Oczywiście będę to wytapiał tu, bo myślę, że to jest akurat najlepsze miejsce do wytapiania. Ale widzę, że w sumie, wiecie, mówiłem, że daje nam dwie sztabki, faktycznie. Ale też korzystamy z dwóch rud. Czy to jest takie dobre? No nie wiem, średnie. Niech to się robi. Niech to się robi. No i tak nie mam energii już w tej chwili, żadnej. Musimy sobie troszeczkę podreperować. Nie mamy w ogóle nic do żarcia. Nic do żarła. Nic, a nic. Troszeczkę mnie to boli. Brałbyć się, starczyć na razie. Kończ tam. Jeszcze musimy ulepić tak naprawdę ciasto z tego wszystkiego, więc o Jezu. O Jezu. Przynajmniej szybciej będziemy mieć zaraz mszę. Jakiś progres przynajmniej, nie? Te trzy. Kurwa mać. Cały czas mi tej energii brakuje. I zastanawiam się, czy by nie iść też do astronoma, astrologa, nie astronoma, a czy astronoma w sumie też. I nie kupić sobie książki z niebieskimi pypkami. Chociaż w sumie, no zaraz ta wiara tak naprawdę nam się nie będzie w ogóle przydawać. Chociaż my nawet nie mamy w sumie z czego tych niebieskich pypków brać. To jest też problem. Wody dużo. Dobra, studnia. Idziemy do studni. Tu już marcheweczki do zbioru gotowe? Nie, jeszcze nie. Za to musimy też więcej sobie tych naszych torfów pozbierać. Wyjemy dalej ten torf. Bo jakby nie patrzeć, no to są nasze dalsze wzrosty. Ruda żelaza, 4-1. Daje 5, tak? A tu nam daje też 5, też jest 4-1. Szczerze? Pału nie ma dupy, nie urywa. Pału nie ma dupy, nie urywa. Op, udało się. Tylko no nie mam jeszcze pieca, tu już się kończy w sumie wytapiać. Poczekajmy sobie sekundkę. Oj.
No ciekawie to zaczyna wyglądać. I w ogóle zauważcie, że tutaj nam to jedno poletko w ogóle nie wzrosło. To jest bardzo śmieszne. To jest bardzo śmieszne. Dobra, sztabeczki. Moje wysztabeczki. 20 sztuk, 20 sztuk. O, i to jest eleganckie. Dobra, mamy tą wodę? Ja ją wziąłem? Wziąłem ją. Użyjmy tej wody. Myślałem, że mi zniknęła ma woda. Może mi się zirytował, naprawdę. 52 ciasta. No to nie mamy energii. Nie mamy energii. Przynajmniej trochę to wrzucić, nie? Żeby to już zaczęło się robić. Wiadomo, potem sobie też będziemy używać tych chlebów, które się już wypieką, do dalszej jazdy, że tak powiem. Tyle, ile się da, tyle robimy na razie. No, ale tych chlebków będziemy mieć sporo. Tego nam raczej też nie zabraknie, tak samo jak i marchewek. Poprzednio. Dobra, po dwa chlebki. 36. Och, naprawdę sporo tych chlebów będzie. No i teraz mogę iść bez... z czystym sumieniem spać tak naprawdę, no bo w tej chwili jak śpię, to mi się te chlebki robią. Jak się te chlebki robią, no to będę mógł więcej w razie czego wyprodukować ciasta. No i też jakoś będzie kręcić, nie? Coś za coś. Coś za coś. No, już mamy 4 chlebeczki. Możemy kończyć to. Ale długo się one ogólnie pieką. Ogólnie się dosyć sporo pieką. My już tu w ogóle wody nie mamy. To woda też szybko idzie. Tam się ładnie wszystko przepala. No i zaraz będziemy mieć kolejną mszę. Wody trochę mamy. Tak, na razie tyle. Użyjmy sobie wszystko. Pyk, pyk, pyk. 140 wody. Czy to się już zrobiło? Mamy marchewki. O właśnie, to jest kolejny motto, o którym chciałem wam powiedzieć. Zbiór wszystkiego na raz. To jest bardzo fajne. Te marchewki jeszcze nie wyrosły. Te marcheweczki jeszcze sobie nie wyrosły. Dorfik też się nam zaraz przyda. O, wilku mowa, o, wilku mowa. Proszę mi tu robić. Proszę mi tu robić. No i 39 nasionek marchewki. No to nie jest mało, to nie jest mało. Te draki też możemy sobie na razie schować. No i marcheweczki wy moje, marcheweczki. No teraz to możemy się już naprawdę zacząć znów bawić w ciałka. Trochę mi tych ciałek zaczęło brakować. Chodźmy już te marchewki wrzućmy. Nie wiem, czy w tym odcinku uda mi się jeszcze zrobić tego zombiaka. To nie tu, to tu. Marchew, marchew, marchew. Dobra, tak ze 100. Wszystkie w sumie. No i tak wszystkie. Już tu jeszcze marchewki leżą tak naprawdę. No jedna marchewka. Tak naprawdę, jedna marcheweczka. Okej. Dobra, torf na razie też odłożę, bo z tego torfu i tak możemy nawet korzystać w tej chwili z dystansu. Doróbmy sobie więcej w końcu tych chlebków. Te chlebki będą nam potrzebne, nie mamy już nic do żarcia. Kolejne 4. Zróbmy sobie te surowe ciasta do końca. O ile nam starczy? Oj, chyba nie starczy. Wystarczy. Kurde, co do joty. Ale żem to pięknie zrobił. Co do joty. Pamiętaj, że jest msza. Nawet pójdę ją chyba zaraz odprawię. Pójdę i to chyba zaraz odprawię jeszcze. Właśnie o tym mówiłem, że teraz jak mamy te chlebki, to możemy sobie kontynuować bez problemu produkcję, nawet bez energii. A wiadomo, no ta gra polega na grindzie niestety. I widać, że ten grind tutaj to jest
przy tych przedmiotach, to, czy, przy tym gwindzie to te przedmioty są tak naprawdę must have. Must have, bez nich tutaj raczej nie ma nawet co zaczynać. Czasem się, moi drodzy, wycisza, bo mnie jeszcze ten kaszel cholerny łapie. Naprawdę już nie wiem, co się z nim dzieje. Nie wiem, co się z nim dzieje. Dobra, kolejne surowe ciasta. Ile ich już mamy? O kurde, no dużo, dużo. Chyba jeszcze będziemy zaraz po węgiel szli. Znaczy, w sumie teleportujemy się po węgiel. Na szczęście. Ale najpierw msza będzie. Najpierw lamsza. Szybciej nam się tutaj porobiło sporo czerwonych i zielonych. Teraz może też je na coś wydamy. Uda mi się to skończyć? Nie uda mi się tego skończyć. Uda mi się to skończyć. Teraz mi się uda. No i elegancko. Elegancja Francja. Idziemy teraz po piwnica, plaża, piwnica, obóz. Kościół. No szybciej jest. Szybciej. Naprawdę jest szybciej. Bez porównania. Pyk, zacznijmy modlitwę. Módlmy się. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super, standardowo. O, pięknie. Więcej wiary. Moje owieczki, więcej wiary. 10. No i super. Milusio. Teraz tak, wyskakujcie z kasy. Jasne. Dobra, wiara dycha. No i dwa silvery, dobra. No jako tako to jest. Nie przeczę, jako tako to jest. Ilof, przydałoby się go naprawić. Z trzeba klikać. Tu zginął raczej nie. Żuła węglowa. No właśnie. Więcej wungla. Wiecie, takie rzeczy właśnie typu grindowanie i tak dalej, no to będziemy używać tych teleportów. Oczywiście też nie chcę tego jakoś super nadwyrężać. W sensie, że no nie chcę tego używać non-stop, no nie oszukujmy się, to też nie miałoby zbytnio sensu, jakbyśmy tak robili. Ale jednak, no jest to dobra pomoc. Dobra pomoc sam fakt, że nawet nie mamy tego cooldownu tutaj na teleporty, no to jest jednak coś przepotężnego. Niestety nie znalazłem modyfikacji na przenoszenie naszych budowli. Być może znajdę gdzieś modyfikację, która pozwoli nam nie tracić surowcy. Nie wiem, czy tyle tych cięć będzie, że to jest po prostu poezja. Napad każdy, moi drodzy, mnie złapał. Niestety musiałem to wyciąć, bo naprawdę wręcz wydusiło. Wydusiło mnie całkowicie. No ale dobra. Ale dobra, miejmy nadzieję, że troszeczkę się to teraz poogarnia. Jeszcze trochę nam zostało, ej. Ej. Ile mam węgla? 250 sztuk, no to myślę, że wystarczy, śmiało. Śmiało wystarczy, o tutaj się już ładnie porobiło. 8 sztabek. Więcej, 10 sztabek. No i to zaczyna się robić miło. To się zaczyna robić miło. Węgiel sobie tu wrzućmy, to w sumie też. Być może przed następną mszą przydałoby się zrobić delikatny upgrade tego wszystkiego. Może i by się przydało. Czekamy teraz na zwłoki, bo chcę jeszcze w tym odcinku mimo wszystko pokazać wam samą produkcję zombie. Czy się uda? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No, osiołku, zwłoki potrzebuję. Daj zwłoczki jakieś, co? Nie dasz? Ty dasz? Zapomniałem jeszcze o tym. To trzeba pościągać.
Zboże na razie mi jest niepotrzebne. Nasiona marchwi 4 nam wyskoczyły. To wydaje mi się, że nadal tracimy te nasionka. Może nie aż tak dużo tracimy, ale nadal jednak trochę tracimy. Takie mam wrażenie. Rosiołek nie dał mi jeszcze nic, tak? Nadal nie jedzie. On chyba na koniec dnia dopiero przyjeżdża. Ciało 0 na 2. W sumie nie było słychać dzwonków, więc... No ja myślałem, że może, nie wiem, zbagowały się czy coś. O! Jest! Jest! Osiołek, dziękuję! Szybko do ciała. Ciało do ciała. 100%, to już 99 niestety. Dobra. Jaki ty jesteś? Mam nadzieję, że ładny. Brzydki! Kurwa, w chuj brzydki! O Jezu. No i teraz naprawdę nie wiem, co z nim zrobić. Jest w chuj brzydki. Wytnę mięso, to będzie buba. Może mózg wytniemy? Nie, będzie błąd chirurgiczny, ja nie umiem jeszcze mózgów wycinać. No właśnie, kurwa. Dobra, no to jednak wam nie pokażę w tym odcinku, moi drodzy. Myślałem, że uda mi się, ale niestety nie. Ja teraz wszystkie muszczki, nie muszczki, będę ekstrahował, żeby właśnie sobie je... Żeby sobie je pomielić. Kura też się przyda, czaszki się też przydadzą. No właśnie, nie jesteśmy jeszcze dobrymi chirurgami. Kurwa, daleko mam, nie? Daleko mam, kurwa, przejść, dwa kroki przejść, kurwa. Nie, ma nową zabawkę, się będzie, kurwa, nie ubawił. To jestem ja, Chiro. Standardowy. To możemy jelitka tutaj sobie pomiażdżyć. O, i życie dajne, proszę, świetnie. Tutaj kości, bo mączka kostna z tego wychodzi. Fajnie. Biały proszek, to brzmi źle. Brzmi, kurwa, bardzo źle. No bardziej bym tę jelitę poproszkował. O. Tę jelitkę ten z pewnością poproszkował. Tego jeszcze chyba nie mogę, tego mam za mało tego w ogóle. No. I trochę się uluźniło też w tamtej skrzynce. Jak widać, te proszki też dużo nie ważą, więc tym bardziej można. Tutaj jeszcze jest kilka rzeczorków. Fajno. Tutaj mogę tylko i wyłącznie tłuszcz i mózg ekstrahować. Wydajny roztwór. To z mózgu być. Oki. Oki. Tego idzie roztwór spowalniający, też trzeba zapamiętać. No i tych roztworów mamy sporo. Robi się tego naprawdę dużo. Trochę się boję tej alchemii. Naprawdę osobiście się trochę tej alchemii boję. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, że się jej boję. Serduszka nie możemy, możemy tylko i wyłącznie tutaj to ekstrahować. Czaszki też nie. Czaszki też nie, ale czaszki... To my możemy wykorzystać w innym miejscu i wy dobrze z pewnością wiecie, w którym. Dolowe części, warsztat alchemiczny. Drugiego stopnia. No tu już mamy w sumie wszystko. Oprócz tego warsztatu alchemicznego mamy już wszystko. W tej chwili przynajmniej. Dobra, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Chiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.